Czasowniki nieregularne? Nie, ja nie mówię, że nie trzeba się ich uczyć. Trzeba, ale powiem Ci, jak się ich nauczyć, nie z takiej drętwej jednej tabelki. Zapraszam. Jak się za to zabrać, żeby nie udręczyć się, nie umęczyć i nie ustękać nad taką nudną, bladą czy niebladą tabelką pełną czasowników? Myślę, że każdy na swojej drodze w nauce angielskiego prędzej czy później napotyka się na tą tabelkę. Na końcu prawie każdego podręcznika jest taka zmora. Słusznie, bo nauczyć się tego trzeba. To, że sobie to spektakularnie targam, nie znaczy, że w kosz, na makulaturę, papier. Ale wiedza jest nam potrzebna, bo tak będziemy się dogadywać. Tak opowiem, gdzie byłam, co jadłam, co kupiłam, co mi ukradli. No, te słówka, które są w tej nieszczęsnej tabelce, to jedno z podstawowych słówek do takiej zwykłej, codziennej komunikacji każdej, czy to biznesowej, czy to zakupowej, czy to wakacje. Zawartość tabelki jest nam potrzebna, jeśli chcemy fajnie, płynnie i swobodnie mówić po angielsku, bez dwóch zdań. Ale sama tabelka już nie. Jak się tego nauczyć, żeby weszło do głowy, żeby zostało w tej głowie, absolutnie nie w myśl zasady zakuć, zdać, zapomnieć, ale w myśl zasady, że uczę się, żeby umieć całe życie. Że jak powtarzam to z frajdą, mój pomysł na opanowanie czasowników nieregularnych, niezależnie w jakim języku się tego uczę, choćby w niemieckim, też mam te kolumny nieszczęsne, te przeszłe formy. Lepiej jest tej tabelki wyjąć i zacząć połykać po jednym lub w grupach. Już mówię, o co chodzi. ENCJO pomaga i przygotowało taki zestaw czasowników do nauki czasowników nieregularnych. Spójrzcie, mam na przykład czasownik przynieść, bring, brought. Wyciągam jeden sobie z tabelki i przez krótką chwilę na nim się koncentruję. Przepytuję się też w formie quizu sama siebie w sposób aktywny, czyli aktywizuję ten mój mózg, aktywizuję to, co już w nim mam lub to, czego nie mam, uczę się w sposób aktywny. No bo jeśli widzę obrazek, to on już pomaga mi zapamiętać, bo mi się to będzie dobrze kojarzyło. I dwa, patrzę przez chwilkę tylko na jeden czasownik. Więc mam bring, brought. Ok, jeśli nie umiem i zaczynam od zera, no to faktycznie muszę sobie to zobaczyć. Ale dlaczego lepiej od zera z tym nie zaczynać, to powiem za chwilę. Wybierać, kolejny, rozbić, być. I zobaczcie, doszłam do czasownika być. I teraz jednym z błędów, jakie popełniamy, biorąc się za coś takiego jak czasowniki nieregularne, tak? Za tabelkę z końca książki, jest próbowanie opanować całą tabelkę naraz. Dlatego powiedziałam z tabelką w kosz, bo to już zniechęca, ale też umówmy się, no naraz nie będę mówiła 100 zdań. Trzeba wybrać te czasowniki, które są mi najpotrzebniejsze. Więc dokonuję pierwsze, co robię, to selekcji i uczę się w małych porcyjkach tego, co w pierwszej kolejności będzie mi potrzebne. Więc biorę zestaw i zastanawiam się, czy gryźć? Nie, gryźć odłożyłabym na później. Spać, siedzieć, być. Być jest mi bardziej potrzebne niż śpiewać. Śpiewać nie umiem. Dobra, to się wytnie. Śpiewać nie umiem, ale umiem być. Umiem być tu, umiem być tam, niestety nie umiem być tu i tam w jednym czasie. Be, was or were, been. Ok? Tego czasownika na pewno się będę uczyła w pierwszej kolejności, więc to będzie moja kubka na już. Spać, siedzieć, śpiewać mówiłam, że nie. Jeździć, uczyć, czytać, brać. Brać tak. Chętnie. Take, took, taken. Ok, mi jest łatwo, bo ja wiem, jak się to wymawia. O tym zaraz za moment. Widzicie, co robię? Pierwsze, co robię, to dokonuję selekcji tego, co jest mi potrzebne już, tego, co będę się uczyła w drugiej kolejności, ewentualnie tego, co się nie będę uczyła lub w trzeciej, czwartej i piątej, bo fajnie sobie to też rozplanować na konkretne, nie wiem, dni, tygodnie. Trzeba to rozłożyć w czasie, żeby to miało sens, pomyśleć o tym, co będę powtarzać i o tym, co będę do tego dokładać. Żeby ta pula czasowników tych słówek, których się uczę naraz, no nie było 100, bo z tego nic nie będzie. No, głowa tak nie działa. Po troszkę. I będziemy je powtarzać. Ok, dokonałam pierwszej rzeczy, tak teraz na potrzeby filmu zupełnie na skróty, czyli podzieliłam czasowniki na te, które są mi potrzebne najbardziej. To dla tych początkujących, dla tych, którzy się nigdy z czasownikami nie spotkali, ale są i tacy, którzy przecież gdzieś już coś słyszeli. No, na pewno część z tych czasowników już się obiła ci o uszy, dlatego też dokonaj selekcji pod tytułem to umiem, to już umiem całkiem. No to super, no to odłóż. Zobaczysz, jak zmotywuje cię ten sztapel rzeczy, które już umiesz. Potem wybierz te takie, które, chyba coś takiego było. Powtarzaj je, zobaczysz, w krótkim czasie dołączą do tego sztapla, do tej kupeczki, którą już umiesz. Warto za jakiś czas, za tydzień, za dwa, tak zupełnie dla pewności sobie ją jeszcze raz przeleczyć w obie strony, po polsku i po angielsku, czy ja to na pewno umiem. No i później już rzucić na dno szuflady i pracować tylko na tym, co chcę utrwalić. Czyli druga selekcja, to co umiem, umiem trochę, umiem bardzo lub nie umiem w ogóle. I z tego, co nie umiem w ogóle, te na dziś, te na jutro i te na za tydzień. Dobrze, to jak ja już się nawybierałam i naselekcjonowałam, to dalej powstaje pewien problem, a mianowicie taki, że w każdej z fiszkach, niestety, tak jak i w tabelce, mamy napisane know, knef, known. A z tego nam w życiu nic. Ja wiem, ja też kiedyś chodziłam do szkoły i też w szkole uczyłam się begin, began, begun. Tylko, że z tego jest nic. To jest robienie sobie krzywdy, to jest strzelanie sobie w kolano. I w pierwszej kolejności, zanim zacznę robić sobie krzywdę i uczyć się know, knef i co tam jeszcze, puszczam sobie filmik na YouTubie, na naszym kanale choćby, zapraszam. Tutaj jest do niego link, cynk, z poprawną wymową tych czasowników. I tak się ich uczę. Uczę się, jak się je wymawia, bo to, jak się je pisze, jest mi potrzebne, żeby poprawnie napisać maila. Fajnie w firmie wyjść na człowieka, który coś tam jednak wie, bardziej niż nie wiem. Na testy, na kartkówki, na egzaminy, na matury, na wszystkie inne takie sytuacje, w których ktoś sprawdza naszą wiedzę na papierze, no to fajnie mieć tą wiedzę na papierze. A na wszystkie inne życiowe sytuacje, to jednak radziłabym uczyć się, jak się to wymawia. Czyli YouTube i tam sobie słuchamy tych czasowników. I teraz, jeśli zaczniesz mądrze uczyć się z naszym filmikiem na kanale, do którego tutaj pokazywałam link, zaraz pokapuję, że te czasowniki nie są wcale tak jak w tej tabelce na końcu książki. Bo tam leciało be, become, begin i jeszcze inne na B. Jeśli uczysz się na wyższym poziomie, to nawet i na A coś tam się znalazło. To też nie służy dobrej nauce, to też nie służy mądrej, skutecznej nauce. To jest po prostu lista, kiedy sobie czegoś zapomnę, to mogę sobie tam fajnie sprawdzić. Do nauki to nie jest chyba do nauki stworzone. Raczej jako źródło referencji, żeby popatrzeć, czy tak na pewno wiesz, no to fajnie wtedy jest po alfabecie. Takie uczenie się do niczego niż zakuć, zdać, zapomnieć, dalej nie zaprowadzi. U nas one są podzielone na grupy i zaraz jak zaczniesz tego słuchać, to pokapujesz, że na takie grupy, że ni to się trochę rymuje, ni to trochę podobne jest, tam są takie jakieś patterny, w tym jakieś takie szablony. I tak, na przykład jest grupa czasowników, których, to jest chyba najbardziej ulubiona grupa wszystkich, którzy się za to biorą i przy tym dłubią, wszystko jest takie samo. Czyli na przykład hit, 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 cut, cut, cut. Widzicie, wszystkie formy są identyczne. Jest taka grupka czasowników, super. Jest bardzo duża grupka czasowników, w którym dwie formy mam takie same. No na przykład meet, met, met. Sleep, slept, slept. Build, built, built. I tak dalej. I tak podzieliliśmy je na naszym kanale. bo mózg lubi takie wzory, takie szablony, łatwiej to zapamiętuje, a i na ucho to fajnie działa, jak mi się coś rymuje albo jakoś tam szablonuje, szufladuje. No to aż samo wchodzi i pomaga zapamiętywać w przypadku na przykład tak trudnej grupy czasowników jak buy. Buy, bought, bought. No buy, kupować, mega potrzebny czasownik. Również się przyda powiedzieć, że kupiłem wczoraj, a dzisiaj proszę bardzo już nie działa. Czyli buy, bought. I bought it yesterday. I trzecia kolumna też jest bought, trzecia forma, ale do czego zmierzam? Tam jest mnóstwo liter, których się nie wymawia i to warto wiedzieć, bo mam by, o, u, g, chy, ty, a wymawiam tylko bought. I na tej samej zasadzie mam łapać, catch, caught, caught, fight, walczyć, fought, fought, albo think, thought, thought, I thought. No tak myślałam, ale jakoś to tak wcale nie było. I zobaczcie, jak to mi się też dobrze układa, że catch wymawiam kot. Ja mogę sobie przy tym kota narysować, zawsze tak robiłam na fiszkach, żeby zapamiętać też wymowę, że to jest catch, kot, kot, jak taki domowy kot, co na dachu siedzi. I za tym kotem w słupku mam bot, fot, thought, taught, I teach, I taught, czyli dziś uczę tego, wczoraj uczyłam tamtego. Widzicie już, do czego zmierzam? Żeby pomóc mózgownicy nauczyć się takich rzeczy, których nauczyć się trzeba, bo no co naopowiadam, jak nie będę wiedziała, że jak dzisiaj go, to wczoraj went. No, no nie wymyślę, nie urodzi mi się to, że od go będzie went, chyba że się tego nauczę i że nauczę się tego w sposób mądry. Warto też uczyć się, bo to jest zwykle zmora. Jeśli masz w domu piątoklasistę nie aż tak do nauki chętnego, to on na pewno powie Ci, że trzech form to się Pani w szkole uczyć nie kazała. No pewnie nie, bo w piątej klasie jest przewidziana jedna forma, bo uczą się jednej struktury, w szóstej za rok dojdzie kolejna, w siódmej jeszcze i będą wykorzystywać też tą trzecią formę. Ale on nie musi od razu mieć 17 struktur, w których będzie używał tej formy. Jeśli pokapuje, że go, went, gone, jeśli od razu nauczy się trzeciej formy, czy on, czy ty, to już zrozumie zdanie, choćby w strukturze, której nie zna. Jeśli gra, jeśli słucha piosenek, jeśli coś podpatruje po angielsku na YouTubie, to ma szansę się z tym osłuchać i jakoś tak łatwiej to przyswoić, wchłonąć. Niekoniecznie musi mieć do tego wytłumaczoną strukturę, niekoniecznie sam musi mówić zdania z tą trzecią formą, żeby i tak się tego nauczyć i użyć tego, kiedy będzie mu to potrzebne. Rozumiecie? Nie od razu musi się uczyć present perfektu, ani strony biernej, czy innych jakichś takich opasłych struktur, żeby móc skorzystać ze znajomości trzeciej formy. To już jest jakby inwestycja na przyszłość, ona bardzo ułatwi życie, późniejszą naukę, wskoczenie na jeszcze wyższy poziom, a kiedy te formy są takie same, no to aż szkoda tego nie klepnąć za jednym zamachem. Gorąco zachęcam Cię do kliknięcia w ten link. Tam znajduje się filmik do nauki. Filmik, który pomoże Ci dobrze i mądrze nauczyć się czasowników nieregularnych, jak się je wymawia, jak się je pisze. Tam nie ma znaczeń, tam łączysz sobie wymowę, dźwięk z zapisem. Tam uczysz się samego czasownika, poprawnej wymowy i pisowni. Znaczenia czasowników uczysz się tak jak na tych naszych kolorowych fiszkach z obrazkiem, gdzie kojarzysz sobie obrazek z zapisem. Więc jeśli zamierzasz rozprawić się, przynajmniej zabrać, bo to 100 na raz się człowiek nie nauczy, za czasowniki nieregularne już dzisiaj, no to klikaj w tamto wideo. Tam jest 80 czasowników. Tam na liście wybraliśmy 80 takich życiowo przydatnych czasowników. 250 nie ma się na raz sensu uczyć. Zacznij od tych 80, których tam są. Słuchaj, powtarzaj, ćwicz wymowę, przy okazji patrząc sobie na zapis. Mów głośno. Samo oglądanie jest fajne, ale gdybyś z samego oglądania miał czy miała się nauczyć, byśmy roboty nie mieli tutaj, Encjo. Ucz się w sposób aktywny. Pierwsze, co robisz, kiedy się uczysz z takich fiszek, aktywizujesz, w formie quizu się przepytujesz. Kiedy się uczysz z YouTube'em, Też ucz się w sposób aktywny, mów do tej komórki, mów do tego ekranu, ale możesz zrobić jeszcze trzecią rzecz, to pomoże Ci wynieść swój angielski na jeszcze wyższy naprawdę poziom w krótkim czasie. Nagraj to, co mówisz. No czym? No komórką nagraj, studio do tego nie jest nagrań potrzebne. Masz studio nagrań w ręce, bo pewnie mnie z komórki oglądasz, a jak nie, to gdzieś w zasięgu wzroku ona jest. Tam jest dyktafon w narzędziach, kliknij go i nawet kilka razy już się naoglądałeś naszego wideo. Świetnie, to teraz je wycisz, mute, włącz dyktafon, my będziemy Ci dalej wyświetlać czasowniki, tak jak to robimy na filmiku, a teraz Ty. A teraz gadaj i zobaczymy, czy wyjdzie tak, jak ma gadać, później to porównaj, czy to już jest to, co ma być. Możesz wyćwiczyć naprawdę w sposób skuteczny wymowę wtedy. A potem możesz dokładać do tego zdania. Pierwszy krok to naucz się tego porządnie mówić. Drugi, próbuj tego używać w zdaniach. Aha, byłem dziś, byłem wczoraj, a kiedy? Coś kombinuj z tym, rusz z tym, jakimiś zdaniami, jakimiś sytuacjami, coś sobie wyobrażaj. Na fiszkach są nasze obrazki. Nic nie stoi na przeszkodzie zrobić do tego swojej sytuacji. Z swoim zdaniem wtedy jeszcze bardziej zapadnie Ci to słówko w pamięć. Jedno naraz. Do roboty. Link tu albo w opisie. Ciachnijmy te nieregularne razem. Dzięki za obejrzenie tego nagrania. To co? Widzimy się w kolejnym. Żeby go nie przegapić, naciśnij dzwoneczek subskrypcji. Jeśli nagranie Ci się podobało, zostaw mi lajka. A może jest coś jeszcze, o czym chciałbyś obejrzeć materiał? Napisz w komentarzu, chętnie pomogę, bo właśnie pomaganiem w płynnym i swobodnym mówieniu po angielsku zajmuję się na co dzień. Do zobaczenia na naszym kanale!